rządowej dotyczących planów miasta odnośnie domu handlowego Korzeniewskich. Witamy pana prezydenta Macieja Glamowskiego. Z ramieniu MPGN-u witamy dyrektora do spraw technicznych i obrotu nieruchomościami pana Mariusza Plutowskiego. Witamy też radnego sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego pana Michała Czapka, a także naszych grudziąskich radnych. Oddaję głos panu prezydentowi. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za przyjęcie dzisiejszego zaproszenia. Znajdujemy się przed historycznym obiektem, obiektem tak zwanego Domu Handlowego Korzeniewskich. Obiektem, który myślę, że większość, czy wszyscy grudziądzanie mają bardzo duży sentyment do tego miejsca. Obiekt ten należał kiedyś do obiektów bardzo nowoczesnych. Został zbudowany na początku XX wieku. Jak pewnie Państwo pamiętacie i większość grudziądzan pamięta, w latach 70. tutaj tętniło życie. Tutaj był klub międzynarodowy książki i prasy. Była piękna księgarnia. Było miejsce, gdzie można było poczytać prasę międzynarodową. Sam pamiętam jako licealista, że to tutaj kupowałem pierwsze płyty gramofonowe. To tutaj też z kolegami występowaliśmy ze swoimi przedstawieniami teatralnymi. Więc jest to bardzo ciekawe miejsce i ciekawy obiekt. Niestety przez ostatnie ponad 15 lat, tak tutaj z informacji, które udało nam się zdobyć, ten obiekt był opuszczony. I robiliśmy od dłuższego czasu zabiegi, aby pozyskać ten obiekt dla miasta, aby ten obiekt mógł tętnić życiem, a jednocześnie też nadał zupełnie innego wymiaru temu, co się też dzieje na naszym rynku. Udało nam się dzięki tutaj współpracy z MPGN-em podpisać wstępną umowę z inwestorem, z właścicielem tego obiektu i w najbliższych tygodniach obiekt ten zostanie zakupiony przez Miejską Spółkę Komunalną MPGN. Jest to element konsekwentnej polityki, dlatego że, jak Państwo wiecie, jest to kolejny obiekt, który miasto pozyskuje. Nie tak dawno udało nam się nieodpłatnie pozyskać willę Wiktoriusa, z którą wiążemy bardzo ciekawe plany i już dzisiaj właściwie przygotowujemy wniosek o pozyskanie środków na renowację tego obiektu. Miasto też konsekwentnie skupuje spichlerze położone wzdłuż ulicy Spichrzowej i też konsekwentnie tam prowadzimy politykę rewitalizacji. Tak jak Państwo wiecie, bardzo zaawansowane prace są w Spichlerzu 35-37, gdzie powstanie Muzeum Handlu Wiślanego. Zrobiliśmy też projekt na kolejny Spichlerz 57 i będziemy zabiegać o środki na jego rewitalizację. Odnowiliśmy też Spichlerz 47. Zarówno dach został zmodernizowany, właściwie odbudowany, a także elewacja od strony Spichrzowej i Błoni Nadwiślańskiej. To jest, tak jak powiedziałem, konsekwentna polityka, dlatego że likwidujemy takie dziury wstydu w Grudziądzu. Inna spółka komunalna, GPP, nie tak dawno nabyła parcelę na Alei 23 stycznia, gdzie w kolejnych miesiącach ruszy inwestycja polegająca na budowie inkubatora przedsiębiorczości. Kolejna dziura wstydu zniknie z mapy naszego miasta. Procedury przetargowe już trwają, więc myślę, że w pierwszej połowie roku ruszą już prace budowlane. Dlatego bardzo się cieszę, że ten obiekt będziemy przywracać temu obiektowi, mówię teraz o domu Korzeniewskich, świetność, że będzie tutaj nowe życie. Mamy z tym związane już jakieś plany. Oczywiście będziemy zabiegać o finansowanie zewnętrzne. Myślę, że tutaj posłużą temu też fundusze unijne. Ale też chciałbym poprosić mieszkańców
żeby zgłaszali swoje pomysły, jak zagospodarować ten obiekt. To jest bardzo duży obiekt, gdzie powierzchnia wynosi kilka tysięcy metrów kwadratowych. I myślę, że każdy ciekawy pomysł płynący od mieszkańców, a tak jak powiedziałem, myślę, że większość z nas ma gigantyczny sentyment do tego obiektu. Każdy ciekawy pomysł jest godny rozważenia, dlatego będziemy szeroko konsultować z mieszkańcami wykorzystanie tego obiektu. W tym momencie, tak jak powiedziałem, jest to wstępna umowa, ona zostanie sfinalizowana do końca, myślę, że do końca marca. Dzisiaj nie chciałbym mówić o kwotach, dlatego że objęte są one tajemnicą. Myślę, że po sfinalizowaniu, po podpisaniu aktu oczywiście będzie to informacja publiczna. Kiedy możemy się spodziewać? W marcu. W marcu. Tak jak powiedziałem, jesteśmy po umowie przedwstępnej. Protokół tutaj został spisany z inwestorem czy z właścicielem prywatnym, a umowa zostanie sfinalizowana w marcu. A o pracach technicznych to pan, czy państwo z MPGN-u? Państwo z MPGN-u. Z tego co ja wiem, jest tutaj przygotowana dokumentacja, ale to jest pierwsza rzecz. Ja rozmawiałem na temat tego obiektu też z konserwatorem, wojewódzkim konserwatorem zabytków, mówiąc o pewnych tutaj naszych planach i mamy tutaj absolutnie wsparcie wojewódzkiego konserwatora zabytków, aby ten obiekt jak najszybciej zrewitalizować i myślę, że możemy liczyć tutaj na przychylność. A jakie są te plany miasta? Wiadomo, że budowali remont stanu dlatego, że były właściciel nie zrobił wszystkiego zgodnie z planem. 10 lat temu to stanęło, on wziął fundusze na to, musiał to zwracać i teraz tak, jeżeli obiekt do tej pory nie jest zrobiony dokładnie tak, jak byś powinien, my jako właściciel, czyli miasto, będzie musiało to zmieniać, czy nie? Słuchajcie państwo, my jesteśmy na pierwszym etapie dopiero, więc tutaj trudno mówić o szczegółach. Tak jak powiedziałem, rozmawiałem na temat tych problemów z konserwatorem zabytków i myślę, że te problemy możemy rozwiązać z korzyścią dla obiektu i możemy liczyć na przychylność wojewódzkiego konserwatora zabytków. Dobrze, proszę państwa, to może to wydawać by się mogło trochę mniej interesujące rzeczy, niż te pytania, które przed chwilą padły, ale także bardzo ważkie tutaj kwestia tego sentymentu Grudziądza do tego budynku, do jego funkcjonowania przez cały okres XX wieku. I trzeba wspomnieć o tym, że to rzeczywiście jest zabytek. Tak? Wiele osób stawia to pod znakiem zapytania, prowadząc jakieś tam jałowe dyskusje na ten temat. Trzeba uświadomić sobie jedną rzecz. Mamy do czynienia z budynkiem, który powstał w tak zwanym stylu wczesnego modernizmu. Budynek handlowy, budynek, który został wybudowany bardzo wcześnie, było między rokiem 1912 a 1914 i zaprojektowany został przez Ferdynanda Ellera. Ale rzecz jeszcze jedna, cenna, którą bardzo rzadko ktoś podkreśla sobie, to jest pierwszy budynek w technologii żelbetonu wykonany w całym naszym regionie. Tutaj można podawać różne przykłady, ale to jest perełka. Największym problemem tak naprawdę, jeżeli chodzi o tą perełkę, to jest kwestia II wojny światowej, kiedy obiekt niestety, ale pełnił funkcję magazynu żywnościowego, został podpalony, zniszczony, wyniszczony wewnętrznie i między rokiem 1948 a 50 był odbudowywany. Nie do końca niestety został odbudowany w tej konwencji, w jakiej funkcjonował przed II wojną światową, co spowodowało, że brakuje nam na przykład praktycznie jednego piętra. Więc ten budynek jest o wiele niższy niż pierwotnie funkcjonował. Żeby nie przedłużać kwestii historycznych, powiem tylko jedną taką rzecz. Wszyscy pamiętamy Empik, wszyscy pamiętamy różnego rodzaju tutaj sklepy, które się mieściły w tym obiekcie. Większa część ludzi z Grudziądza uczęszczała tutaj na różnego rodzaju zakupy. Ja powiem coś takiego. Przed II wojną światową sama obsługa tego sklepu, tego domu towarowego Korzeniowskich wynosiła około 100 osób. Więc to już jest monstrum, świadczące o tym, o potędze tego handlu. I druga rzecz, jeszcze raz podkreślę, to jest pierwszy tej klasy zabytek wczesnego modernizmu, nie tylko w Grudziądzu, ale w całym regionie. I to jest jego bezcenna wartość. Dziękuję.
Szanowni Państwo, kiedy 15 lat temu powstał pierwszy program funkcjonalno-użytkowy dla tego obiektu, udało się go wpisać do lokalnego programu rewitalizacji miasta Grudziądza. I teraz rolą samorządu miejskiego będzie ponownie wpisać ten obiekt do LPR-u, już w nowej perspektywie unijnej, po to właśnie, żeby móc zdobyć środki na finansowanie poszczególnych zadań, na poszczególnych kondygnacjach tego budynku. 15 lat temu planowano funkcję gastronomiczną w piwnicach, które są bardzo piękne, bogate, świetnie dostosowane do potrzeb takich współczesnych właśnie lokali gastronomicznych, typu puby, restauracje. Na ostatnim piętrze, na dachu zaprojektowano kawiarenkę i najpewniej te funkcje dla tego budynku pozostaną, dlatego że 15 lat temu planowano na parterze pierwszym piętrze funkcję domu handlowego. Te funkcje coraz bardziej się odchodzi od skupiania takich sklepów w jednym budynku w centrach miast. Znamy doskonale przykład domu handlowego Orzeł. Wiemy, że dosyć trudno jest najmować. Dlatego rolą samorządu jest wymyślić takie funkcje, które by łączyły zarówno te funkcje komercyjne, które pozwalałyby na bieżące utrzymanie budynku i czerpanie korzyści finansowych z posiadania takiego obiektu, ale także wprowadzanie funkcji społecznych, społecznych użytecznie, które mają szansę pozyskania najwyższego 85% dofinansowania do środków unijnych i my o takie dofinansowanie będziemy się starać ze źródeł właśnie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Jakie swoje wizje też macie? Na pewno chcielibyśmy, żeby było to połączenie funkcji komercyjnych z funkcjami, myślę, że związanymi z obszarem kultury, tak jak to było w latach poprzednich, kiedy tu funkcjonowała czytelnia prasy, księgarnia, kiedy można było przyjść tutaj na występy, była taka sala nie powiem, że teatralna, ale też taka wykładowa i myślę, że będziemy na pewno poszukiwali takiej funkcji kulturalnej. Marzy mi się stworzenie nowoczesnej mediateki. Myślę, że to byłoby coś, co mogłoby, raz, że to jest pewien sentyment do tego budynku, do tego, co było tutaj w latach 70., 80., ale też element ożywienia rynku, bo to jest bardzo ważne, żeby przyciągnąć na rynek młodzież, żeby przyciągnąć też seniorów, którzy mogliby skorzystać z tego, co w tym budynku byłoby, by funkcjonowało.